Najmrocki, polski Arsène Lupin, czyli dżentelmen i król złodziei. W jednym z wywiadów jego mama Sabina powiedziała, iż tyle razy wsadzali go za kratki, a on uciekał, że większość straciła rachubę co do ilości tych przestępczych wybryków zdzicha. Najsłynniejszemu złodziejowi PRL-u podobno udało się wymknąć ówczesnemu wymiarowi sprawiedliwości aż 29 razy, z czego niektóre ucieczki były w iście hollywoodzkim stylu, jak przystało na amanta tamtych lat, do którego wręcz lgnęły kobiety. Był celebrytą swoich czasów, reportaże o złodzieju emitowała telewizja, gdzie często bywał głównym bohaterem programu 997. Zdzisław Najmrocki, bo o nim mowa, marzył o karierze kierowcy rajdowego oraz o tym, by pławić się w luksusie. I jedno trzeba mu przyznać. U szczytu przestępczej kariery miał wszystko. Pieniądze, kobiety, drogie auta i na swój sposób ogromną sławę. Przyjrzyjmy się zatem dziś, jak wyglądała historia przystojnego gwiazdora przestępczego świadka PRL-u, ułaskawionego przez samego prezydenta Lecha Wałęsę. Zapraszam do materiału. Zdzisław Najmrocki ukrywa się, zmieniając ciągle miejsca pobytu. Planuje ucieczkę za granicę. Wielokrotnie zmienia twarz, planuje operację plastyczną. Po komunikatach odsuwają się od niego kompanie, a nawet rodzina. Saszłyk, jak na niego wołali koledzy, pochodził z biednej rodziny. Urodził się w 1954 roku w Stomorgach, czyli małej wsi należącej do gminy Fałków, położonej w województwie świętokrzyskim. Nic dodać, nic ująć. Scyzoryk. W 1973 roku przeniósł się do Gliwic, gdzie ukończył szkołę, uzyskując zawód mechanika samochodowego. Swoją specyficzną ksywkę zawdzięczał temu, iż składając zamówienia, wymawiał nazwę ulubionej przez niego potrawy, przekręcając ją z szaszłyka na saszłyk. Kiedy miał 19 lat, powołano go do wojska jako czołgistę. Będąc silnym i dobrze wysportowanym młodym człowiekiem, brał czynnie udział w zawodach wojskowego trójboju, gdzie jego specjalnością był sprint i rzut granatem. W nagrodę za zwycięstwa miał dużo swobody, częste przepustki i możliwość opuszczania jednostki o dowolnej porze i w cywilnym ubraniu. Niestety kariera sportowa w wojsku zakończyła się dość szybko, gdy nabawił się kontuzji barku, która przekreśliła jego szanse na zwycięstwa w kolejnych zawodach. Jak wynika z dokumentów IPN, jego osobą interesowali się również dowódcy z elitarnej kompanii specjalnej z Bolesławca. Zaproponowano mu nawet test, w ramach którego miał nie dać się złapać żandarmom WSW, jadąc do rodziny bez przepustki. Wycieczka się udała, ponieważ zgubił ścigający go patrol żołnierzy, wskakując do jadącego pociągu. Egzamin zatem zdał, ale ofertę służby w wojskach specjalnych odrzucił, bo jak powiedział, chciał wrócić do domu, do matki, a nie zostać zawodowym żołnierzem. Po zakończeniu służby wojskowej wrócił do Gliwic i żeby było śmieszniej, wpadł na pomysł obrobienia z kolegą fermy lisów, na którym chciał zarobić pierwsze większe pieniądze, ale jak się później okazało, pomysł był raczej słaby. W 1975 roku rozpoczął pracę w warsztacie samochodowym w Gliwicach. Dwa lata później po raz pierwszy trafił do aresztu w Warszawie, po tym jak zarzucono mu pobicie funkcjonariuszy w barze pod Żyrardowem. Pomimo składanych wyjaśnień, że bronił się przed atakiem pijanych typków, a konkretnie esbeków, sąd i tak skazał go na 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Wyrok odsiadywał w Gliwicach, gdzie w więziennym warsztacie pracował w swym zawodzie jako mechanik samochodowy. Lecz nie trwało to zbyt długo, bo po kilku tygodniach uciekł, gdy przewożono go na proces, wyskakując po prostu przez okno z wolno jadącego do Warszawy pociągu. Najmrocki niebywale łatwo nawiązywał znajomości. Szybko znalazł więc wspólny język z obstawą, posypały się żarty i było tak wesoło, że strażnicy zapomnieli, iż wiozą więźnia. Szczególnie po tym, jak postawił im alkohol. Ululani eskortujący, zanim poszli spać, zdjęli mu jeszcze w trakcie popijawy z rąk kajdanki, dzięki czemu ucieczka stała się jeszcze bardziej prosta. Oczywiście po parunastu dniach wrócił do Gliwic, nie ukrywając się jakoś przesadnie przed milicją. Szukał pracy, której bez fałszywego dowodu legalnie nie mógł znaleźć. Dzięki jednemu z więziennych kolegów skontaktował się z ludźmi z gangu, który kradł i przemycał dżinsy z Polski do Związku Radzieckiego.
Mistrz ucieczek został więc ich kierowcą, lecz widząc potencjał w takim zarobkowaniu, szybko postanowił działać na własną rękę, werbując do współpracy młodych 18-19-letnich chłopaków. Stworzył sobie dzięki temu małą złodziejską mafię, której przewodził niczym ojciec chrzestny. Dzięki opracowaniu bardzo prostej metody na tzw. plakat, która okazała się niezwykle skutecznym sposobem obrabiania peweksów, czyli sklepów z towarami deficytowymi, które można było nabyć jedynie za bony lub dewizy. Jego pomysł polegał na tym, że najpierw złodzieje wycinali otwór w szybie wystawowej, żeby po ich wejściu do środka mogli spokojnie działać niezauważeni. W tym czasie wspólnik stojący na czatach z zewnątrz zaklejał ją właśnie plakatem. Jak sami najlepiej wiecie, większość z nas ma obecnie pokręcone lub zakręcone życie. Co jednak nie zmienia faktu, że w obu tych przypadkach sprawia to, iż mamy wiele ważniejszych spraw na głowie. Gdybyście jednak w tym wszystkim znaleźli chwilę wytchnienia, to jeśli podoba Wam się, co robimy, kliknijcie proszę łapkę w górę i zacznijcie subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco. Z góry dziękujemy. Dzięki takiemu zabiegowi nikt nie widział na pierwszy rzut oka włamania i złodzieje mogli spokojnie pakować biżuterię, alkohole, wyroby czekoladowe, kawę, sprzęt RTV oraz zachodnie zabawki i odzież. Do 1979 roku gang polskiego króla złodziei okradł w ten sposób 71 peweksów na terenie całej Polski, a szef wszystkich szefów, niczym Krzysztof Jerzyna ze Szczecina, stał się znaną postacią kryminalnego półświata. Najmrocki zdawał sobie sprawę, że milicja depcze mu po piętach, więc prędzej czy później wpadnie i trafi za kraty. Dlatego zdecydował się na ucieczkę za granicę. Wybór padł na Austrię, do której zamierzał dotrzeć przez Czechosłowację. Podróż przez zieloną granicę król złodziei zabrał złoto i zgromadzoną walutę oraz oczywiście własną matkę. Po 2 tygodniach wędrówki w okolicach Brna złapała ich czechosłowacka straż graniczna. Zdzicha ciężko pobito, a matkę zwolniono. Koniec końców w 1980 roku po przewiezieniu do Polski trafił ostatecznie do więzienia w Gliwicach, po tym jak jego kompanii opłacili kogo trzeba, żeby ich kolega i przywódca trafił w swe rodzinne strony. Czekając na rozprawę, Najmrocki wcale nie próżnował, przemycając z pomocą mamy wiadomości z układem pomieszczeń pobliskiego sądu. Dzięki temu wspólnicy wiedzieli, gdzie przepiłować kraty, by w dniu rozprawy 23 lipca 1980 roku Saszłyk mógł wyłamać pręty i uciec w biały dzień, zjeżdżając po sznurze z okna do czekającego na niego samochodu i znów stając się wolnym, lecz wyjątkowo poszukiwanym idolem kibicującej mu wówczas części społeczeństwa. Mając świadomość, iż intratny interes ze skokami na peweksy się skończył, zaczął kraść samochody, swoje ukochane i dobrze mu znane polonezy. Zakładając kolejny gang, tym razem złodziei samochodów, w ciągu zaledwie 3 lat ukradł ze swoimi ludźmi ponad 100 takich aut, które następnie sprzedawał z przebitymi numerami lub podrobionymi dokumentami na giełdach samochodowych. W grę wchodziły możliwie nowe egzemplarze, niedawno zakupione. Zapytacie zapewne, a skąd wiedział, gdzie ich szukać? Oczywiście, jak to bywa w naszym pięknym kraju, dzięki łapówkom, które rozwiązywały języki wielu urzędników z wydziałów komunikacji. Oni informowali go, kto i gdzie zarejestrował nowy pojazd, a ten po namierzeniu szybko znikał. Milicja wobec rosnącej popularności przestępcy postawiła sobie za punkt honoru jego ujęcie, w tym celu stworzono nawet specjalną grupę operacyjną o kryptonimie Polonez. Mistrz ucieczek kilka razy wymknął się z przygotowanych na niego obław, dzięki prawie wrodzonym umiejętnościom szaleńczej i brawurowej jazdy, nawet blokady drogowe nie były dla niego większą przeszkodą. Najmrocki znów żył jak chciał, pędząc po Polsce czarnym BMW model 827.
Padł w 1983 roku, pędząc ile fabryka dała i pewnie uciekłby goniącym go Fiatem lub Polonezem, milicjantom z drogówki, gdyby nie to, że auto złapało kapcia. Dlatego pościg zwieńczony zatrzymaniem takiego przestępcy rozgłoszono wszem i wobec jako ogromny sukces. Zatrzymanego Najmrockiego osadzono w areszcie śledczym na Mokotowie. Tam król ucieczek odsiedział kilkanaście miesięcy, aż w lutym 1984 roku, prowadzony na przesłuchanie zaledwie przez jednego milicjanta, wykorzystał jego brak doświadczenia, uderzając go rękami skutymi kajdankami. Po tak mocnym ciosie półprzytomny funkcjonariusz upadł, co pozwoliło Saszłykowi szybko kluczykami uwolnić się od uciążliwych ozdób na rękach. Przy wyjściu z budynku okazał się jedynie zabraną milicyjną legitymacją i najspokojniej po prostu wyszedł. Media państwowe nadawały komunikaty o poszukiwaniach niebezpiecznego bandyty, który w rzeczywistości był nikim innym jak zwykłym złodziejem, o niespotykanym sprycie graniczącym wręcz z bezczelnością. Taki trochę polski Arsène Lupin. Dopiero w kwietniu 1986 roku udało się milicji go dopaść i tym razem posadzić za kraty w areszcie na Białołęce. Po wyroku sądu z 1987 roku został skazany łącznie za wszystkie wcześniejsze przestępstwa na 15 lat więzienia, a czas ten miał spędzić znowu w zakładzie karnym w Gliwicach. Oczywiście jak zwykle nie potrafił sobie odmówić snucia planów szybszego wyjścia z zakrat. W tym konkretnie przypadku znacznie ułatwiał mu to fakt, iż wszystkie dobrze mu znane instytucje, nazwijmy je Prawa i Sprawiedliwości, czyli sąd, więzienie i na dodatek szkoła w Gliwicach, do której zresztą uczęszczał, znajdowały się obok siebie. Dlatego w zmowie ze swoją matką Sabiną Najmrocką po raz kolejny zdecydował się na ucieczkę, tym razem polegającą na podkopie. Jak w jednym z wywiadów opowiadała jego rodzicielka, tunel drążyła ze wspólnikiem wybranym przez syna. Nocami razem kopali kilkumetrowy szyb od piwnic szkoły w stronę graniczącego z nią więziennego spacerniaka. Opowiadając o tym przedsięwzięciu, pani Sabina wspominała, że drżała ze strachu, obawiając się ewentualnych konsekwencji, ale niczego nie żałuje i nie wstydzi się swego czynu, bo robiła to, by wydostać syna. Prace przy podkopie trwały nocami przez całe wakacje, kiedy szkoła była zamknięta. Po ich zakończeniu Kazimierz Orzuk oznaczył odpowiednio miejsce, gdzie zdzicho miał zapaść się pod ziemię. W tunelu zabezpieczył koledze nawet prowizoryczne oświetlenie. Dowody świadczyły również o tym, iż król ucieczek korzystał ze swoimi wspólnikami z pomocy osoby należącej do pracowników aresztu, która w odpowiednim miejscu zawiesiła kawałek blachy nad więziennym podwórzem, jako znak widoczny z daleka i zrozumiały jedynie dla Saszłyka. 3 września 1989 roku w ponury i pochmurny poranek po spacerniaku więzienia w Gliwicach leniwie szli osadzeni, a wśród nich król polskich złodziei, Zdzisław Najmrocki. Wszyscy wokół, z wyjątkiem niego, myśleli pewnie, że to już koniec jego błyskotliwych i szalonych wyczynów. Bo jak nawiać z więzienia otoczonego dwumetrowym murem i strzeżonym przez wartowników z karabinami maszynowymi? Najmrocki zdawał się pozornie podzielać te wyobrażenia, przechadzając się bez polotu po niewielkim placyku. Nagle jednak ten ospały, w smętnym nastroju więzień na oczach strażników podskoczył wysoko, a kiedy dotknął gruntu, zniknął niczym Houdini lub David Copperfield. Zapadł się po prostu pod ziemię, a w rzeczywistości podskakując na delikatnie podstemplowanym i zamaskowanym w locie tunelu, zsunął się około 2 metry pod ziemię, gdzie w mgnieniu oka pokonał kilka metrów za więzienne ogrodzenie, uciekając wraz z czekającym na niego kumplem Kazikiem za pomocą przygotowanego do tego celu motocykla. Zdzichu lubił sobie robić żarty z milicji i służb więziennych, więc pozostawił w celi list, w którym podziękował za gościnę. Obu przyjaciołom dopisywał doskonały humor, najpierw imprezowali, a potem ruszyli w Polskę, kradnąc samochody, włamując się do Peweksów i innych sklepów. Złodziejski maraton zakończył się w Krakowie przy ulicy Koniewa, gdzie kradziony Fiat prowadzony przez Najmrockiego uderzył w słup latarni. Po wypadku, mając we krwi 2,1 promila alkoholu, uciekał on z rozbitego samochodu, został jednak schwytany i jak sam powiedział, mieli szczęście, bo byłem narąbany jak szpak. Inaczej i tak bym im spierdolił.
Ostatecznie jako recydywista został skazany na 20 lat odsiadki, lądując za kratkami zakładu w Strzelcach Opolskich. Jako skruszony przestępca celebryta udzielał wywiadów i przyjmował dziennikarzy. Napisał nawet tomik poezji, który sprzedał się w ilości około 7 tysięcy egzemplarzy. Nie zdołał jednak 30 raz zbiec na wolność, ale doczekał się za to aktu ułaskawienia podpisanego przez prezydenta Lecha Wałęsę. Polski król złodziei i mistrz ucieczek w jednej osobie wyszedł na wolność w 1994 roku. Ta barwna i kontrowersyjna postać zakończyła swoją historię jesienią 1995. Zdzicho pędząc za kierownicą BMW, stracił panowanie nad autem w okolicach Mławy i na łuku drogi jego samochód zderzył się czołowo z ciężarówką. Najmrocki zmarł na miejscu, a jego brawurę, niestety, przypłacili życiem także dwaj synowie przyjaciela. Zdzisław Najmrocki zginął w wieku zaledwie 41 lat, lecz jego legenda przetrwała do dziś. Ponieważ nigdy nikogo nie zabił, nazwano go tak zwanym dobrym gangsterem, a charakteryzująca go szalona odwaga budziła sympatię większości społeczeństwa. Jego postać u szczytu przestępczej działalności utożsamiana była z pieniędzmi, drogimi autami i sławą. Był celebrytą swoich czasów. Ludzie zakładali się, czy znów uda mu się uciec organom ścigania. Niestety, brawura, z jaką żył, sprawiła, że nie zdołał dłużej uciekać śmierci. Pamiętajcie zatem, żyjcie tak, jakby jutra miało nie być, ale jednak zawsze z pewną dozą rozwagi. Trzymajcie się i cześć!